Dotarliśmy do galerii handlowej Echo, to jest największa galeria w Kielcach. I skoro sąd może mieć problemy z ustaleniem pracy Arkadiusza T., pseudonim Jezus, jako trenera osobistego, to tutaj pani nam udzieliła pewnych namiarów. Mamy na karteczce spisane. Może zareklamujemy siłownię. Fitmania, Shogun K2, Symmetry, Stao, Salvus, Dynamika, Expert Fitness. Będziemy tam dzisiaj dzwonić. Spytamy się, czy taki instruktor o takim pięknym pseudonimie pracuje w takiej siłowni. Podamy to oczywiście do sądu na kartkę, żeby ustalili tutaj w siłowni piór, gdzie byliśmy. Niestety nie mogliśmy wejść, chcieliśmy nakręcić taki materiał dla was ciekawy, że chodzimy, go szukamy, ale nie można było, nieważne. Pani powiedziała, że w takiej siłowni tutaj pan Arkadiusz ten nie pracuje i nigdy nie był trenerem osobistym, więc szukamy dalej. Dziękujemy, pozdrawiam. Mamy tutaj listę siłowni i dzwonimy do pierwszej, do Fitmani, w poszukiwaniu Jezusa. Może tam jest trenerem, a może nie, zaraz się dowiemy. Fitmania znaleziona w internecie, dzwonimy. O, jest sygnał. Dzień dobry, dzwoniłem się do Fitmani. Dzień dobry, przy pani dzwonię w takiej sprawie, czy pracuje u państwa może Arkadiusz trener personalny? Arkadiusz trenerem personalnym, czy jest u państwa może? Aha, dziękuję pięknie. Co tak? Nie, dzwonię, wie pani co, dzwonię taką, nie wiem, taką niesławną postać kielecką, pana Jezus, ten taki człowiek, co tam pomówił tyle osób w Kielcach, a ja jestem akurat poszkodowanym przez niego i podał, że jest trenerem osobistym na jednej z siłowni. My tu dzwonimy po różnych siłowniach i go szukamy, bo się na sprawach nie pojawia i właśnie sprawdzamy po prostu. Dobrze, dziękuję. Nie, no właśnie, bardzo dobrze dla państwa, że nie pracuje, bo bym się dziwił, jakby pracował, oczywiście. Bo jestem... No dobrze, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. No, w Fitmani nie pracuje i pani powiedziała nawet humorystycznie, że bardzo dobrze, że chyba nie pracuje taka osoba, więc będziemy dzwonić dalej, szukać pana Arkadiusza T., co się wytnie, podobno jest słynnym tutaj miejscowym trenerem personalnym. Na razie o jego słyszeniu nikt nie wie. Zobaczymy, czy to w ogóle prawda, co powiedział, że jest takim trenerem. Dziękuję. Dzwonimy do kolejnej siłowni. Tym razem na liście jest niejaki Shogun. Kontakt. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo szukam trenera osobistego Arkadiusza. Taki trener u państwa może pracuje? Nie pracuje. Nie, po prostu dzwonię, bo tutaj taką sprawę prowadzimy, że to taki pan był mini świadkiem koronnym i jest podobno trenerem osobistym na terenie Kielc. Sąd nie może ustalić, ani policja. Ja jestem poszkodowanym i dzwonimy. Teraz jesteśmy w Kielcach, wie pani? I tak się właśnie... No taki pan nie pracuje u państwa. No, to mi wystarczy. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Druga siłownia nie potwierdza obecności pana Arkadiusza T. na swojej placówce. Działamy dalej. Dziś ubrałem się elegancko, jak widzicie. Niszata zdobi człowieka podobno. Taki czarny humor cały czas mnie nie opuszcza. Jesteśmy w Radomiu, wracamy do Warszawy z Kielc, gdzie miała się dzisiaj odbyć moja sprawa. Nie odbyła się, bo już powiedziałem wcześniej dlaczego. Wydzwoniliśmy 8 siłowni. W żadnej pan Arkadiusz tutaj nie pracuje, więc jeśli jest instruktorem, to gdzieś w piwnicy na osiedlu, pewnie po cichu, bo po tylu ludzi, co ten człowiek podał, w żargonie więziennym sprzedał, to nie wiem, czy on może być instruktorem kulturystyki w Kielcach. No, chyba, że takie rzeczy tylko w Kielcach, bo też mówiliśmy, że się zdarzają różne historie. No ale tak poważnie, to ma mieć areszt 30-dniowy, zobaczymy, czy go w ogóle zatrzymają, czy go doprowadzą na następną sprawę, bo już to jest 3 razy sztuka, tak? 2 razy nie przyszedł w tym nowym procesie, teraz 3. A my wracamy do Warszawy, cały dzień stracony, koszta benzyna, koszta adwokackie. Wygrałem ostatnio w Krakowie o przewlekłość procesu 2000 zł, wielka kwota, tak? Łatwo obliczyć, ile kosztuje mniej więcej sama benzyna do Kielc, to nie ukrywam, jest tylko 250 zł, w zależności jakim samochodem jadę, 400 km, więc 20 spraw do tej pory, razy 250 samą benzynę sobie policzcie.
No i tyle. Jesteśmy w kontakcie cały czas, dołączajcie do akcji Stop Pomówieniom. Zamierzam w grudniu złożyć już dokumenty fundacji, chcę pomagać ludziom. Życie zmusiło mnie do tego, żebym walczył o swoje prawa, chcę też walczyć i pomagać innym formalnie. Podpiszę wkrótce umowę z dużą kancelarią adwokacką, którą Was powiadomię. Będę mógł też pomagać Wam przesyłać tam dokumenty, jeśli kancelaria uzna, że sprawa nadaje się do wygrania, do działania, to podejmie taką decyzję i będę Was z nimi kontaktował. Tyle, dzięki, pozdrawiam z Radomia.